Zaproszę naszych gości na scenę, zespół Unleashed Cooperation, który w roku 2020 bardzo dużo pracował i ta praca została wynagrodzona. Zespół otrzymał nagrody między innymi na festiwalu Jazz nad Odrą. Został wyróżniony przez ZAIX i STOART nagrodami pieniężnymi, jeśli to jest istotne, ale chyba dla chłopaków tak, bo wiem, że są w trakcie przygotowywania swojej debiutanckiej płyty. Na tymże festiwalu nagrodzony został również pianista Patryk Matwiejczuk. Został nagrodzony nagrodą Leszka Możdżera. Chyba, jak dobrze pamiętam, to też jest nagranie płyty. Ale Patryk nie tylko na tym festiwalu został również nagrodzony. Został nagrodzony także na festiwalu Krokus Jazz Festival. Cóż, zapraszam panów na scenę. Krzysztof Kuśmierek, saksofony. Patryk Rynkiewicz, trąbka. Patryk Matwiejczuk, piano. Flavio Gullotta, kontrabas. I Stanisław Aleksandrowicz, perkusja. Witamy panowie i cieszymy się strasznie, że przyjęliście nasze zaproszenie. Thank you.
Dobry wieczór. Poszło. Pierwszy poszedł, więc nerwy też odeszły. Dobry wieczór. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Matko, zapomnieliśmy, jak to jest w ogóle grać koncert. Trochę czasu minęło. Głos rozsądku podpowiada. Witamy raz jeszcze bardzo serdecznie. Nazywamy się Unleashed Cooperation. Byliśmy w ogóle pięknie zapowiedzieni. I teraz trochę nie wiem, co mamy mówić. Właściwie ja nie wiem. Może przedstawię najpierw muzyków, z którymi mam przyjemność grać dzisiaj. Zresztą jest to niezmiernie miłe, że mogę po raz kolejny grać, koncertować w Stargardzie, w swoim rodzinnym mieście. Grałem dla państwa Patryk Matwiejczuk na fortepianie. Patryk Rynkiewicz na trąbce. Stanisław Aleksandrowicz, perkusja. Oraz Flavio Gulotta, kontrabas. Rozpoczęliśmy kompozycją mojego autorstwa o nazwie 8 lat. Będziemy kontynuować kompozycją Patryka Rynkiewicza o wdzięcznym tytule Our March. Thank you.
Dziękujemy. Our March, Patryk Rynkiewicz. Oj tak. Głos rozsądku po raz drugi. Po raz trzeci stawia. Będziemy teraz kontynuowali dwiema moimi kompozycjami. Pierwsza trochę odnosi się do tego, że każdy chyba ma swoją ulubioną książkę i moja kiedyś akurat tak stanęła na Małym Księciu Antoniego Saint-Exupériego. Zresztą mama się ze mnie śmieje, ale to mama mi ją czytała. To nie przypadek. Następnie będziemy kontynuować utworem Składak. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy. Co już zostało? Balada Patryka. Patryk na swój dyplom magisterski, zresztą który razem graliśmy, napisał piękną balladę. Przez długi czas nie wiedział, jak ją nazwać i podczas bardzo fajnej, długiej podróży w Warsie. Ojejku. Odzwyczaję się także od zapowiadania koncertów, także proszę na to nie zwracać uwagi. Będę trochę gadał głupot. Podczas podróży w Warsie wpadł do głowy taki pomysł, żeby nazwać ten utwór Nadzieja. I zanim zagramy Nadzieję, no właśnie, nie wiemy, co zagramy.
To była nadzieja. Będziemy już powoli zbliżać się do końca koncertu. Zakończymy go moją kompozycją o tytule Marvelous Charlie. Jednak zanim zagramy ostatni numer, bardzo byśmy chcieli po pierwsze podziękować za to, że przyszliście, bo granie bez publiki jest po prostu bez sensu, jeżeli nie ma dla kogo grać. Pomimo tego, co się wiadomo teraz dzieje na świecie, jednak zebraliśmy się tutaj, pokazaliśmy, że sztuka jest dla nas wszystkich ważna i za to wam bardzo dziękujemy jako zespół. Specjalne podziękowania dla Stowarzyszenia Bemol za w ogóle organizację. To było... Przedsięwzięcie było dość karkołomne, bo tydzień na zorganizowanie koncertu nie był terminem, że tak powiem delikatnie, przyjemnym do działania, ale jednak daliśmy radę. Szczególne podziękowania także dla Młodzieżowego Domu Kultury za pomoc z całym sprzętem, który tutaj zjechał. No i dla naszych realizatorów, dla Wiktora oraz Adriana za to, że nas tutaj kręcą. Tam na tyłach szczególne podziękowania. Na koniec raz jeszcze pozwolę sobie przedstawić Unleashed Cooperation w składzie. Patryk Matwiejczuk. Patryk Rynkiewicz. Stanisław Aleksandrowicz. Flavio Golotta. Ja się nazywam Krzysztof Kuśmierek, bo nam bardzo miło, że przyszliście. Marvelous Charlie.